ze ścian mojego domu opada biel. Wynurzają się surowe kamienie. Zielsko buduje cierpkość. Suchy pień, który kiedyś rozdawał kolory i zapachy oliwek, leży jak zniszczony posąg antycznego przodka. Nie pukaj. Tam nie ma nikogo. Nikos Hadzinikolaou. Wspomnienia żony. Jest jeden wiersz, który tak mi bardzo utkwił, bo napisany on został w noc sylwestrową, właściwie wieczór taki sylwestrowy. Mieliśmy się spotkać w domu z przyjaciółmi i każda z nas kobiet coś tam szykowała, więc ja jeszcze puszczałam muzykę grecką, wesoło było w domu, pełno, zresztą tak zawsze było, pełno muzyki, a mąż chodził jak zwykle i spacerował. Ja taki zwyczaj, że ręce, ja się nie aż śmiałam, że jest takim Leninem, że ręce do tyłu zakłada i sobie spaceruje po domu. I nagle zniknął. Zamknął się w swoim pokoju i po niedługim czasie wychodzi i mówi: Elka, mówi, poczytam ci coś. Ja mówię: kochanie, co masz nowego? No posłuchaj, jak to ci odpowiada? I tam właśnie było to dobrze Syzyfie. Ja odys wśród dobrych Polaków, rodowód. Jego wiersz, którym on właściwie ujął całe swoje życie. Z tymi Mojrami, ze wszystkim. I właśnie zakończył to: ja odys wśród dobrych Polaków. Ja mówię: kochanie, to jest chyba twój najpiękniejszy wiersz. I to był taki dzień pełen takiej radości. Święta Bożego Narodzenia, szczególnie Paschy, to były święta nostalgiczne. Mąż wtedy się zamykał w sobie, czytał wiersze greckie. Ja puszczałam wtedy muzykę grecką. I taka była atmosfera takiej greckości. Żeby mąż wiedział, że jeżeli nie może jechać i spotkać się z przyjaciółmi, z rodziną, z mamą, z braćmi, to miał to w domu. Mój dom, mój dziecinny dom, ukrzyżowany w głębinach. Niebieska wstążka nieba, niebieska wstążka morza. Mój dom, mój dom. Nie sypia. Jego splecione ściany bieleją, jego szept przerywa ciszę. Szeroka ulica, tłumy przechodzą milionami, przez szpary labiryntów wdziera się pamięć. Rośnie, wzbija się w niebo. W ogóle było bardzo dziwnie, bo ja skończyłam SN, czyli studium nauczycielskie. Nie miałam odpowiedniego pochodzenia, żeby się dostać na studia. Potem dopiero robiłam studia najpierw dziennie, a potem przyszłam na studia indywidualne. I ja mieszkałam w akademiku jeszcze wtedy na Szamarzewskiego. I tam pracowała Greczynka. Ja nawet nie wiedziałam o tym, że to jest Greczynka, tylko mówiłam sobie, pewnie jakaś obca, bo tak dziwnie mówi po polsku. Ale nigdy człowiek się nie zastanawiał, człowiek młody to zupełnie czymś innym żył. I ja na drugim roku rozpoczęłam właśnie studia dzienne i dostałam nakaz pracy. Do pracy do Skórzewa. Poszłam dowiedzieć się, co mogę zrobić. Czy muszę pójść do pracy, czy mogę studiować dalej. No i się dowiedziałam w kuratorium,
że jeżeli skończyłam, to moim obowiązkiem wobec państwa jest pójść do pracy. No to mówię sobie, no koniec, no to z moimi studiami jest zupełnie koniec. I tak siedziałam, pamiętam, w akademiku i taka byłam przygnębiona. Mama mówi do mnie, nas było 8, mówi, no dziecko, nie jesteśmy ci w stanie w pełni pomóc, więc czy nie lepiej ci się przenieść na wieczorowe i pracować, to wtedy sprawy finansowe się jakoś ułożą. No to szukałam, jak to załatwić. No i siedziałam w tej portierni, w akademiku i tak ta pani Marianty Tasiopulu zaczęła mnie podpytywać, z czemu jestem taka smutna. No i ja jej to właśnie powiedziałam, że mówię, no nie wiem, co robić. I chciałabym się, mówię, przenieść na wieczorowe i normalnie pracować. Ona mówi, wiesz co, mówi, znam kogoś, kto ci pomoże. A obok niej siedziała starsza pani, na czarno ubrana, z dwiema małymi dziewczynkami. Takie gdzieś 7-latki. Rozrabiały te dziewczynki. Ona mówi, jak będziesz następnym razem w Poznaniu, to przyjdź, ale zadzwoń do mnie. Ja pokój gospodarza wynajmowałam w Skurzewie. No i kiedy zadzwoniłam do niej, mówię, że muszę teraz szybko podjąć decyzję, bo to zaczyna się koniec sierpnia i muszę coś zrobić. No i ona mówi, to żebym przyszła, to poznam kogoś, kto mi pomoże. Dzisiaj wieczorem wypływa nasza łódka Orzechołupina. Włosy wierzb kute z ludzkiego płaczu czołgają się z wodą. Gwiazdy zawiesiły swoje reflektory. Fale ucięły swoje grzywy. Języki brzegów zamilkły. Dzisiaj wieczorem wypływa nasza łódka Orzechołupina. Przyszłam do niej, a tam była ta starsza pani. Po polsku nie mówiła. Porozmawiały ze sobą i ona mówi, słuchaj, pójdzie z tą panią, ona cię zaprowadzi do pana, który ci pomoże. No i tak zaprowadziła mnie do męża, do mieszkania. Mąż przyszedł, no wyglądał tragedia. Ubrany w rzeczy na czarno, nieogolony, taki zapuszczony mężczyzna. Ale bardzo sympatycznie się z nim rozmawiało. No i mąż zaczął mi opowiadać o Grecji, o sobie trochę i tak dalej. A ja siedziałam i słuchałam. I potem mówi, no a po co ty przyszłaś? No to ja powiedziałam, co mam do powiedzenia. A on mówi, to zobaczymy. A czy nie lepiej, żebym w ogóle już tylko sobie studiowała? Ja mówię, że to jest niemożliwe, bo rodzice nie są w stanie mi pomóc, że muszę podjąć pracę, tak mi kazano w kuratorium. Mówi, no to zobaczymy. Potem były jabłka u mojej gospodyni w ogrodzie, w sadzie i oni przyszli, przyszedł mąż z teściową, z mamą swoją i z córeczkami. Nabrali wtedy dużo tych jabłek, nazywali, dziewczynki się tam bawiły się w tym sadzie. Ja czekałam cały czas, aż mi coś tutaj pomoże, a poza tym dał mi też tomik swój poezji. To było chyba Wyzwolenie oczu. I czy znam tą współczesną poezję, tak mi się pytał. Ja mówię, że nie, ja się specjalnie poezją nie interesuję. Ja mówię, jedynie co to, mówię, to lubię wiersze, mówię, Słowackiego, Mickiewicza. A mąż mówi, że on też bardzo ich lubi. Ja mówię, zresztą Stafa też jeszcze lubiłam. A mąż mówi, to są też moi ulubieni. Właśnie Słowacki, Norwid i Staw. I że też nawet pisał taką pracę magisterską o poezji Leopolda Staffa. I potem ja musiałam przyjść mu oddać tą książkę. I tak się to rozwijało. Ale tutaj zadziałała właśnie Marianty i moja teściowa. I pamiętam, teściowa została wezwana do brata, który wtedy mieszkał w Taszkencie i zimą. I jak wyjeżdżała, to podobno po grecku powiedziała, masz się z nią ożenić. Potem mi dopiero mąż powiedział, już jakiś czas po ślubie dobry. I tak żeśmy się pobrali w kwietniu w 70 roku.
płyty na chodniku miały te same dźwięki, co pieśń bez słów Mendelsona. Mówiłaś: patrz, choć drzewa nas zasłaniają, i tak gwiazdy idą za nami parami. W Grecji szaleje nadal bratobójcza walka. Amerykańska pomoc gospodarcza polega na dostawach broń, dzięki której krew grecka leje się coraz obficiej. Wielka Brytania dostarcza rządowi monarchistycznemu różnego rodzaju specjalistów wojskowych. W walkach biorą udział samoloty angielskie. Mimo to demokratyczna armia generała Marcosa odnosi zwycięstwa na najważniejszych frontach wojny domowej. Demokratami sympatyzuje uboga ludność wsi i miasteczek zrujnowana wojną domową. Grecja czeka na pokój, który niosą jej zwycięskie oddziały armii powstańczej. Pani wiedziała, skąd ci Grecy w Polsce? Nic na ten temat nie wiedziałam, absolutnie. Nawet, że Grecy są w Polsce, nic na ten temat nie wiedziałam, bo na ten temat się w sumie nie mówiło. Dopiero pamiętam, jak mama i tato się dowiedzieli, że ja tutaj mam kontakt z Grekiem. Astryj, najmłodszy brat mojego taty, studiował w Stanach, no i przysłał list, żeby nie dopuścili do ślubu. Także rodzice robili wszystko, żeby do tego ślubu nie doszło. A powodów politycznych obecności tutaj nie było takich? Nie, na ten temat u mnie w domu nie mówiło się o polityce. Z tego względu, że rodzice i rodzeństwo mojego taty bardzo mocno było związane z podziemnym państwem polskim. Najstarszy brat taty organizował zamach na Kuczerę w Warszawie. Tato działał bardzo prężnie w Szarych Szeregach. Tato był potem w Żabikowie, też w Dachau był. Temat historii, polityki u nas w domu to był tematem tabu. Jak ja coś chciałam się dowiedzieć, pytałam coś, to zawsze było: nie zadawaj tych pytań. To było odsuwane. Aczkolwiek tato, to wiem, że namiętnie słuchał Radia Wolna Europa, Radia Ameryka. To słuchał, wstawał bardzo wcześnie rano, kiedy myśmy wszyscy spali. I tato słuchał właśnie wiadomości tych stacji radiowych. Później już w latach 70., koniec lat 70., Uniwersytet Jagielloński zwrócił się do stryja Adama Borysa z prośbą o usystematyzowanie i spisanie tych wszystkich z czasów działań, z czasów II wojny światowej i po II wojnie światowej. Wtedy też byliśmy razem z mężem u stryja, z tatą, i żeśmy dość długi czas na te właśnie sprawy historyczne rozmawiali. A może opowiadał, w jaki sposób ich rodzina się znalazła w Polsce? To było wiele lat po ślubie, dopiero mi dużo rzeczy zaczął opowiadać o tym, że sam brał, był łącznikiem w czasie II wojny światowej między oddziałami swojego ojca, bo ojciec miał wysoki stopień wojskowy, był bardzo zamożny, jako rodzina była bardzo zamożna. Jedyni na cały okręg mieli samochód, a to świadczyło o wielkim bogactwie. Mąż w czasie tej wojny domowej też był łącznikiem między poszczególnymi oddziałami. Nawet jak byliśmy potem w Grecji, to mąż mi pomówi: w tym rowie przeleżałem tyle i tyle czasu. Te rzeczy wspominał dosyć często. Pobyt wojsk angielskich w Grecji powoduje zaostrzanie się sytuacji wewnętrznej. Wojna domowa wypędza spokojnych mieszkańców z ich domów i każe im szukać żebraczego chleba. Rząd grecki, w zupełności uzależniony od Anglików, wysyła regularne wojska przeciwko powstańcom, którzy okopali się w górach Skra w greckiej Macedonii. Półtora roku od ukończenia wojny światowej w Grecji grają nadal karabiny maszynowe, a kraj wygląda jak obóz wojenny. Nieszczęśni uchodźcy z terenów objętych walkami obozują podczas zimowych chłodów pod gołym niebem. Takie są skutki brytyjskiej opieki nad nieszczęsnym krajem. W Grecji, jak kiedyś szłam ulicą z synem małym, no i stoi przede mną mężczyzna, taki potężny, pamiętam, Harlambos. I on pokazuje na syna i mówi: Nikos, a gdzie jest ten duży Nikos? To jest mały, a ten duży to gdzie? I tak poznałam męża.
przyjaciela z lat dziecinnych, który przeżył cały ten czas po wojnie, po tych wszystkich przemianach, które w Grecji nastąpiły. W Polsce było prześladowanie związanych z państwem podziemnym, z rządem emigracyjnym, natomiast tam się wszystkich podejrzewało jako komuniści, socjaliści, oni byli prześladowani. I ten właśnie kolega też w więzieniu spędził sporo czasu. Ja pamiętam jeszcze taką sytuację kiedyś, kiedy w pracy zmuszano mnie, żebym przystąpiła do PZPR-u. Pamiętam, że już miałam dosyć wszystkiego, nawet przestałam uczyć przedmiotów WOS-u i dyrektorka mi powiedziała, że pewnie stracę też jeszcze uprawnienia jako historyk. No wtedy wróciłam do domu, ja mówię, wiesz co, do męża, mówię, niech wszystko się dzieje, ale już chyba nie wytrzymuję i się zapiszę do tego PZPR-u. A mąż mówi, no to jedziemy do domu i zobaczymy, co tata powie. No i siedliśmy razem u rodziców w Niechanowie i z tatą żeśmy rozmawiali. Opowiadam tacie to wszystko, a tato tak na mnie patrzy, mówi, wiesz co, kochana, jeżeli przystąpisz do PZPR-u, to stracisz mój szacunek, a mąż mówi mu, to samo ode mnie usłyszysz. I tak nie należałam nigdy do żadnej partii. Polscy Grecy, którzy tutaj przybyli, byli postrzegani jako tacy zapalczywi komuniści. Byli niektórzy z Greków, którzy właśnie tacy byli, ale też młodzi nie mieli wyboru. Pamiętam, jak męża zobaczyłam tą legitymację, mąż mi słuchaj, nie mogę inaczej, płacę składki, to jest wszystko. Pamiętam, jak syn był mały i taki nasz przyjaciel, to jest Kubaros, czyli świadek na ślubie, to już jest rodzina, też Harlambo Zorbas. Kiedyś tak się pyta, mówi, Ari, kim ty jesteś? Grekiem czy Polakiem? Zmarszczył czoło i tak patrzy na niego. Wiesz, wujek mówi, od góry do połowy to Polak, a dół to Grek. No i tak żeśmy się z tego śmiali, to tak potem było to powtarzane w różnych kręgach, w Grecji też, także się wszyscy z tego zawsze bardzo śmiali. Ale my wszyscy jesteśmy rozdarci między dwoma państwami, dwiema ojczyznami. Nawet tacy znajomi, którzy dobrze znali i męża, i syna, jeździli z nami rokrocznie do Grecji. A mówi, słuchaj, co to jest, że oni jak są w Polsce, to są Polakami i zachowują się jak Polacy. Ale z chwilą, kiedy czują tą greckość przy granicy, to są zupełnie inni ludzie. Ja mówię, bo są Grecy wtedy. Po prostu Grekami są. Oni tego sobie nie zdawali absolutnie sprawy. I dzisiaj syn jest taki sam. Jest w Polsce, to jest Polakiem. Jedzie tam, to jest Grekiem. Nawet na mnie też mówią tak, Grecy nieraz tak patrzą, słuchają jak rozmawiam, jak się obserwują, jak zachowuję się, to tak patrzą i mówią, kto ty jesteś? Mówi, bo urodę to nie jest grecka i Greczynką nie jesteś, ale jesteś Greczynką. Ja mówię, a po czym tak patrzysz? Bo ty się zachowujesz, mówisz, jak Greczynka. Ja mówię, bo mnie tak ukształtowano. Jak ja pojechałam pierwszy raz do Grecji, mąż mnie wysłał samą z dziewczynkami, ze swoimi córkami. Ja po grecku nic nie mówiłam. Nawet myliłam, dobry wieczór, dzień dobry i tak dalej. Moje piękne jedno słowo, taki ciąg słów był, kiedy usłyszałam, jak mąż mówił przez telefon, rozmawiał z kimś po grecku. Natus paro viavolo. I się pytam męża, ja mówię, co to jest, tak ładnie to brzmi, tak melodyjnie. A mąż do mnie mówi, ty tego nigdy nie powtarzaj. Ja mówię, ale co to jest, to tak ładnie do ucha wchodzi. A on mówi, bo to są brzydkie zwroty. Ja mówię, jaki to, powiedz mi po polsku. Mówi, niech cię diabli wezmą. I to było najgorsze męża przekleństwo. Mąż był wdowcem. Tak, mąż był wdowcem.
Jego żona zmarła 1 listopada 1968 roku. Pierwsza żona jest pochowana na Junikowie. I miał? Dwie córki, bliźniaczki, Ariadnę i Stelę. 5 minut różnicy między nimi. Sama pani pojechała pierwszy raz do Grecji z nimi, męża? Właśnie, tak, z córkami męża. No muszę powiedzieć, było to bardzo dziwne, bo leciałyśmy do Sofii samolotem, tam zatrzymaliśmy się u przyjaciół, takie małżeństwo bułgarsko-polskie, pani Wanda była profesorem na Uniwersytecie Sofijskim, wykładowcą slawistyki i literatury słowiańskiej, natomiast on był dyplomatą, on był ambasadorem Bułgarii w Grecji i mąż go znał, właśnie w Grecji go poznał. I oni sobie rozmawiali ze sobą po grecku. I jak nie można było jeździć do Grecji, to myśmy zawsze lecieliśmy do Sofii, u nich zawsze żeśmy się zatrzymywali, on zawsze wyczekiwał tych spotkań naszych, a ja zawsze z panią Wandą i z jej dziećmi, córka mieszka teraz w Polsce, a syn właśnie w Sofii. I potem jechaliśmy pociągiem do Salonik. I w Salonikach mąż do mnie mówi, będzie na ciebie czekała mamy siostra, ciocia Anna i pewnie tam jeszcze kuzynki i was odbiorą z dworca. No, ja się pytam konduktora, o której my będziemy, bo nabrałam troszkę jedzenia, żeby dzieci nie były głodne, bo wyjeżdżałyśmy rano, bardzo wcześnie z Sofii, a pytam się konduktora, o której będziemy w Salonikach. On tak na mnie patrzy i mówi, jak dobrze będzie, to będziemy o 18:00. A jak będą przyjaciele po drodze, no to możemy być później. Ja na niego patrzę i nie rozumiałam tego, bo jak jest ta godzina, to wiadomo, że o tej porze. Potem się przekonałam, że byli przyjaciele po drodze, bo pociąg stawał w polu, nie na stacji żadnej i tam maszynista sobie wychodził i sobie plotkował tam z przyjaciółmi. No i spokojnie myśmy sobie siedziały tam, jadłyśmy kolację tam już dzieciom dałam i nagle wpada, że niedługo są Saloniki, że się mam szybko zbierać, żeby z dziećmi wysiąść. No to pozbierałyśmy i wysiadamy. Patrzymy na tym dworcu, pełno ludzi. Wszyscy po grecku wołają. Ja nic nie rozumiem. Dziewczynki mówią, one znały grecki, bo teściowa była z nimi. I ta Marianty Tasiopulu prosiła mnie, żebym dziewczynkom pomogła w odrabianiu lekcji, bo one zaczęły tracić kontakt z językiem polskim. I stąd ja przychodziłam i pomagałam im lekcje odrabiać. A one po grecku bardzo ładnie mówiły. Pamiętam, Stella chwyta mnie za rękę i mówi, mamusia, słuchaj, to jest chyba nasza rodzina, bo oni tu mówią coś o tacie. No i ja tak patrzę, miałam zdjęcia męża, ale nie duże, małe, a one miały nasze zdjęcia, bo mąż wysłał im zdjęcia nasze i męża. No i kuzynka taka, Nica z Palefito woła, mama, tutaj one są. No i podeszłam i pokazuje mi zdjęcia i mówi, Nikos, Elżbieta, Stella, Ariadna. Ja mówię, to my. No to dobrze, biorą nas. Nagle pełno ludzi się zebrało wokół nas. Biorą nasze walizki. W pewnym momencie dziewczynki słuchają, co oni tam rozmawiają między sobą po grecku i woła, mama, to nie nasza rodzina, oni kogoś z Taszkentu oczekują. To ja zaczęłam szarpać te walizki. Pamiętam, to było niesamowite przeżycie, ale się okazało w efekcie, że to żeśmy dobrze trafiły. No i potem zrobiono takie wielkie przyjęcie, tam zeszło się bardzo dużo ludzi na dworze. Były poustawiane stoły i tam się piekły baranki, wielka taka uczta. No i każdy przychodził i nas oglądał. Potem wzięły mnie ciocie w swoje ręce i kuzynka, uczyły mnie po grecku, uczyły mnie wszystkiego, łącznie z wróżeniem, że ja muszę być jak żona Greka, obca, nie obca, ale musi być Greczynka. One mnie bardzo dużo nauczyły. Także jak ja u nich tam byłam przeszło miesiąc, no to już prawie, że śniłam po grecku, także nic polskiego, nie miałam kontaktu, bo dziewczynki uciekały i mówi, ucz się. One biegały sobie z kuzynostwem, a ja musiałam siedzieć i się uczyć.
tak się dowiedziałam, jakie mieli wyobrażenie o nas Polakach. Potem już mi się pytały, czy my mamy mieszkanie, czy my razem jako rodzina jesteśmy. Ja mówię, że tak. A nie osobno dzieci, osobno żony, mężowie osobno? Ja mówię, nie, normalnie, jak rodzina w jednym mieszkaniu. Ja mówię, teraz mamy już ładne mieszkanie, duże, czteropokojowe, mówię, balkon, wyrysowałam im wszystko, bo były bardzo ciekawe, jak tutaj nam się żyje. Rodzina się zjeżdżała, to była rodzina ze strony teściowej mojej. Natomiast do rodziny teścia byłam wprowadzona zupełnie inaczej. Rodziny teścia byłam prowadzona w Atenach, jak już po grecku mówiłam. To był 78 rok i to było w hotelu Hilton. Ja myślałam, że mąż będzie cały czas przy mnie, ale nas tam wprowadzono do sali, męża skierowano do innej sali, gdzie sami mężczyźni byli, mnie do kobiet. Siadłam z brzegu, oczywiście mąż musiał mieć frak. Ja musiałam mieć sukienkę taką wieczorową. Byliśmy oboje wypożyczalni, bo nic takiego żeśmy nie zabrali ze sobą. No i tylko, mówię, moja torebka była inna. Taka sumka, taka ruska trochę, bo w tym musiałam wtedy trzymać te książeczki walutowe, nasze dokumenty, wszystkie pieniążki. A tych walut, jak się przejeżdżało, to zawsze było troszkę. A wtedy w 78 żeśmy już jechali maluchem. Także to wszystko nosiłam ze sobą, żeby nie zostawić nigdzie, żeby nic mi nie zginęło. No i tą torebkę miałam ze sobą. Nie miałam eleganckiej do tej sukienki. Słyszę, jak takie dwie panie starsze siedziały w długich sukniach czarnych, pełno biżuterii, złota. I jedna tak przyłożyła rolnie i tak mnie lustrowała. I między sobą wymieniały uwagi. To pewnie ta obca. Ty zobacz, jaką ona ma torebkę. W ogóle nie pasuje. Buty powinna mieć inne. Więc mnie zlustrowały od A do Z. No i ja tylko cały czas siedzę, uśmiecham i udaję, że nic nie rozumiem. W pewnym momencie tylko tak sobie myślę, żeby ktoś przyszedł, kogo ja znam, szczególnie jedna kuzynka męża, taka Mary ze strony właśnie teścia, a ona mnie dużo rzeczy nauczyła po grecku i poprawiała, bo ja najpierw mówiłam językiem wiejskim, bo na wsi się nauczyłam. A potem trzeba było się nauczyć poprawnie. Więc ona była taką osobą, która mnie poprawiała. Mówisz, to nie tak, to tak masz mówić. Bo mąż nie, mąż mi nigdy nie powiedział, że ja coś źle mówię, czy nie. Syn to bardziej, mnie to zaraz skrytykował. Mówi, mama, znowu źle powiedziałaś. I uczył mnie. Natomiast mąż nie, absolutnie. Nigdy nie skrytykował nic, czy coś źle powiedziałam, czy co, nigdy nic. No a Mary właśnie tak mówiła. No i Mary wchodzi i one, te dwie starsze panie, ach Mary, one myślały, że ona do nich podejdzie. A ona z takim zawołaniem, och Elżbieto, jak cię miło widzieć tutaj. I pierwsze co, zignorowała, tamtej mnie przywitała. Potem nas sobie przedstawiła. Ja po grecku do nich powiedziałam, więc tak się zarumieniły, tak im było wstyd, a później to były najlepsze takie i po dzień dzisiejszy ich dzieci dzwonią, pytają się, jak się czuję, czy coś mi nie trzeba. Mam taką opiekę właśnie ze strony rodziny teścia, nie teściowej. Tam jedna tylko kuzynka ze strony właśnie teściowej. Ona do mnie zadzwoniła z wyrazami współczucia i do mnie mówi, pamiętaj, mimo że Nikos nie żyje, zawsze jesteś moją rodziną i będziesz.
muszę powiedzieć, że to było dosyć ciekawe życie, jak mi powiedziała Teresa Ferenc, przyjaciółka, mówi, wiesz, ty miałaś bardzo ciekawe życie i nie żałuj tego, że napotkałaś takiego człowieka. Ja mówię, Teresko, nigdy nie żałowałam i życzę każdej kobiecie, by takiego męża miała. Raz, bardzo dobry człowiek, opiekuńczy. On by nie skrzywdził nikogo. On by, ja mówię, jak to się mówi, ostatnią koszulę dał osobie, która jest w potrzebie. Mąż taki był, jak ktoś przychodził i się czymś zachwycił, to greckim zwyczajem tą rzecz, którą ktoś się zachwyca, trzeba mu dać. No i taka sytuacja też była, nawet pamiętam, dostałam taką muszelkę, którą byłam związana emocjonalnie, wspomnieniowo, bo to dostałam od grupy, z którymi jeżdżę do Grecji i przyszła taka pani i mówi, ale piękna musza, jeszcze takiej nie widziałam, a ja zbieram muszle. I wychodzi, a mąż jej ładnie opakował i podarował. To jest to. A przy tym jeszcze mąż nauczył mnie pewności siebie, wiary we własne siły, to, że coś mogę zrobić, że podołam temu. Jak mieliśmy problemy, zmartwienia, to mąż mnie tego też nauczył. Obejmował mnie i mówił, kochanie, jesteśmy razem. Damy radę. To tak niewiele, a tak wiele. To jest wiersz z tomiku Exodus pod tytułem Jedna z Odysei, Mojry. Urodziłem się pod siódmym znakiem. Trzeciej nocy matka zostawiła drzwi otwarte. Weszły Mojry. Wzięły pieniądze złożone na ofiarę. To znak pogodnego losu, rzekła matka i płakała. Ojciec ściął wielkie drzewo przed domem. Wykopał studnię. Potem urodził się mój brat. Ojca zamknęli w więzieniu. Twarz matki była z cienia. Zbielałe wargi ledwo odnajdywały słowa. Ojciec liczył dni wyryte paznokciem na ścianie. Nie pomylił się w obliczeniach. Potem z najwyższego szczytu góry pozdrawiał karabinem słońce. Ja pisałem wiersze. Słowa dobierałem z nagrobnych tablic. Po wojnie urodził się mój drugi brat. Przed domem zakwitły kwiaty. Winorośle spinały się po ścianach, jak ręce matki na szyję ojca. I znowu strzały nas rozdzieliły w nocy. I znowu ojciec musiał rzucać granaty jak myron dysk. Każde słowo rozrywało wiązadła języka. Serce ojca pękło o wschodzie jak granat. Matka pozostała z braćmi daleko. Ja wybrałem tę krainę północy. Ze wszystkimi śniegami, ze wszystkimi drzewami, kominami i ciszą po nieobecnych. Gdy urodził się mój syn, umarł jeszcze jeden Bóg. Gdy się urodził mój syn, zamknąłem drzwi trzeciej nocy, żeby nie weszły Mojry. W audycji Małgorzaty Jańczak, Nikos Hadzi-Nikolaou, Wspomnienia żony. Udział wzięli żona poety pani Elżbieta, wiersze czytał Michał Grudziński. Realizacja Marcin Książkiewicz.